Witam Państwa po krótkiej przerwie. Dobry wieczór. Rok szkolny tuż, tuż. Czy poznańskie szkoły są przygotowane i przede wszystkim bezpieczne? Co jeśli na jesieni pandemia powróci z całą mocą? O szczegółach porozmawiam już teraz z dyrektorem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Przemysławem Foligowskim. Dobry wieczór, witam Pana. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. Panie dyrektorze, prezydent Wiśniewski w zeszłym, ubiegłym tygodniu mówił na naszej antenie, że to jest dla państwa teraz bardzo intensywny czas, że spotykacie się teraz z dyrektorami placówek, żeby jakoś zorganizować tę naukę w dobie pandemii, w tym nadchodzącym roku szkolnym, że macie bardzo dużo głosów również od rodziców, więc pytanie, czy z tych spotkań już coś wynika, czy już wiecie, jak ten rok będzie wyglądał? Jesteśmy rzeczywiście już po wielu spotkaniach, oczywiście przede wszystkim w formie zdalnej, ale również w trakcie spotkań, bo dzisiaj mieliśmy kolejne i kolejne przed nami. Staramy się wypracować z dyrektorami pewne, jeśli można to nazwać procedurami, procedury, które pomogą, wesprą dyrektorów w jak najbezpieczniejszej organizacji zajęć od 1 września. Mhm. Są oczywiście rozporządzenia pana ministra. One przede wszystkim nakładają na dyrektorów szkół i placówek mnóstwo obowiązków i w zasadzie przenoszą ciężar zapewnienia tego bezpieczeństwa właśnie na nich. Wyposażają w ich również oczywiście różnego rodzaju kompetencje, natomiast nie dają odpowiedzi na te pytania, które dyrektorzy najczęściej zadają, czyli co mam zrobić w takiej konkretnej sytuacji, sytuacji A, w sytuacji B, jak mam postępować. I te procedury staramy się wypracować razem z zespołem doradczym, który złożony jest z przedstawicieli poznańskich dyrektorów, wybranych przez nich samych, skupionych w zespole doradczym. Staramy się przygotować taki zestaw wskazań, pewnych schematów, którymi dyrektorzy mogą się posługiwać. Natomiast sytuacja będzie oczywiście indywidualnie musiała być rozpatrywana w każdej placówce i na to dyrektorzy zwracają uwagę, że nie będzie jednego szablonu, który można wykorzystać w każdej sytuacji, ponieważ inne uwarunkowania będą, po pierwsze, inne warunkowania będą w różnych typach placówek, inne w przedszkolach, inne w szkołach podstawowych, inne w szkołach średnich, w tych szkołach średnich jeszcze inne w liceach, inne przy okazji kształcenia zawodowego. Natomiast one będą również zależały w dużej mierze, te rozwiązania, które dyrektorzy będą przyjmować indywidualnie, od wielkości placówki. To będzie pewnie kluczowy taki element, który będzie musiał być brany pod uwagę. Dyrektorzy w mediach często podnoszą taki głos, że na razie są dosyć mocno przerażeni i próbują wypracować pewne tutaj zasady, które będą obowiązywać. Z czym największy jest problem? Bo pojawiają się takie obostrzenia, jak na przykład izolatka w każdej szkole dla ucznia, który będzie wykazywał pewne symptomy, które są dosyć charakterystyczne dla COVID-19. Pojawiają się czasem informacje, że może tak zorganizować ten czas, żeby lekcje zaczynały się w różnym czasie, żeby uczniowie korzystali z różnych wejść do szkoły, czy też jedna konkretna klasa dedykowana danej klasie, oddziałowi. Jak to będzie wyglądać w Poznaniu? Czy rzeczywiście uda się we wszystkich szkołach takie rzeczy wprowadzić? Znaczy, pewne obowiązki, pewne obostrzenia wynikają z samych przepisów i będziemy musieli im sprostać, niezależnie od tego, że oczywiście te głosy zaniepokojenia dyrektorów docierają do nas również. To, co na pewno jest największym wyzwaniem, to ograniczenie, czy minimalizacja, jeśli pozwolą oczywiście na to okoliczności, liczby osób przebywających w danym momencie w określonych miejscach czy w określonych pomieszczeniach w placówkach oświatowych. Stąd rzeczywiście proponowane rozwiązania dotyczące zróżnicowania godzin, w których dzieci czy młodzież w różnym wieku uczęszczająca do różnych klas miałaby rozpoczynać swoje zajęcia. Rzeczywiście dyrektorzy tam, gdzie oczywiście to jest możliwe, bo tak jak powiedziałem, niestety
Budynki są różne, pochodzą z różnego okresu, w różny sposób były projektowane, mają różne funkcje, w związku z tym nie wszyscy dysponują taką możliwością, by wykorzystać alternatywne wejścia, chociażby po to, żeby w jak najmniejszym stopniu te dzieci się, czy ta młodzież się ze sobą mieszała. Pan minister podkreśla wszędzie, że nie ma konieczności używania maseczek w szkołach, ale będziemy na pewno wyposażać naszych nauczycieli, naszych pracowników w różnego rodzaju sprzęt, który będzie im pomagał przede wszystkim w przyłbice, które myślę, że w największym stopniu będą ich zabezpieczać. Dyskutujemy tu jeszcze z prawnikami, czy przepisy rozporządzenia tego przeciwdziałaniu COVID-owi, rozporządzenia premiera, które jednak obostrzenia dotyczące między innymi noszenia maseczek można jednak zastosować w placówkach dydaktycznych. Tutaj czekamy jeszcze na opinię prawników. Natomiast na pewno będziemy starali się w jak największym stopniu wykorzystać to, co rozporządzenie jednak dyrektorom i organom prowadzącym daje. Oczywiście w ścisłej współpracy z Powiatową Inspekcją Sanitarną, bo to jej głos będzie tu przesądzający. Tak pan minister sformułował zapis rozporządzenia, że inaczej niż to miało miejsce kiedyś, teraz zgoda na zawieszenie częściowe bądź całkowite zajęć, a więc również to częściowe, czyli pozwalające na jakąś hybrydową formę działalności szkoły, jest uzależnione od opinii powiatowego inspektora sanitarnego, więc tutaj w dużej mierze będziemy z tym organem współpracować. Panie dyrektorze, chciałabym dopytać wobec tego, czy szkoły nie będą miały problemu na przykład z kadrą nauczycielską, bo część nauczycieli boi się po prostu powrotu do szkół od września. Wiadomo, że jakby indywidualna kwestia zawsze tutaj się pojawi, ale każdy nauczyciel ma za sobą swoją historię. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę i dyrektorzy również na ten element zwracają uwagę. Rzeczywiście mamy wśród prawie 9,5 tysiąca poznańskich nauczycieli ponad 1000 osób w tym wieku 60+. Kolejną grupę stanowią osoby, o których też mówi się coraz częściej, że są w grupie podwyższonego ryzyka, czyli osoby powyżej 50 roku życia. Oczywiście w tej chwili nie mamy jeszcze takiej wiedzy i dyrektorzy też jej nie mają, czy te osoby stawią się do pracy 1 września, czy też nie. Na pewno jakaś część z nich w obawie, co oczywiście rozumiemy, o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo, będzie korzystała pewnie z różnego rodzaju zwolnień ze względu na swój stan zdrowia. Być może części placówek, mamy nadzieję, że to nie będzie dotyczyło dużej grupy, może wystąpić rzeczywiście sytuacja z problemem w kontekście zastępstw dla nauczycieli, zwłaszcza dla nauczycieli przedmiotów ścisłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, z którymi kłopot z pozyskaniem ich był nawet kiedy nie mieliśmy zagrożenia epidemicznego takiego jak w tej chwili. Dopytam na sam koniec, bo kończy nam się już czas. Co z uczniami? Czy te wszystkie obostrzenia nie spowodują też, że plany zajęć będą wyglądać dość spektakularnie w złym tego słowa znaczeniu? Czyli dzieciaki po prostu będą siedzieć w szkole do godziny 18, do godziny 19, zaczynać późno zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Na pewno tak. Wpłynie to na plany lekcji, na organizację zajęć. Tutaj będziemy starali się i stąd te różnego rodzaju pomysły, o których dyrektorzy wspominają też w wypowiedziach w mediach, by wprowadzić jednak system hybrydalny i do jakiegoś stopnia ograniczyć liczbę dzieci, które będą w szkołach, bo im więcej tego typu rozwiązań uda nam się wprowadzić, tym pewnie mniej będzie sytuacji, w których te plany będą bardzo, bardzo rozciągnięte i będą uczniowie kończyć zajęcia dość późno. Należy pamiętać, że ten problem przede wszystkim dotyczy szkół średnich, które już mają dosyć wydłużony czas zajęć ze względu na przyjęcie podwójnego rocznika na skutek reformy związanej z likwidacją gimnazjów w zeszłym roku. Panie dyrektorze, będziecie rekomendować dyrektorom właśnie ten system, o którym pan przed chwilą powiedział, pół na pół, tą hybrydę? To znaczy,
Umówiliśmy się w ten sposób, że w środę przedstawimy wspólnie z dyrektorami, mamy kolejne posiedzenie zespołu, rozwiązania, które są do wykorzystania. Natomiast proszę wierzyć, że również na posiedzeniach zespołu dyrektorzy są bardzo, bardzo zróżnicowani w swoich opiniach, bo są tacy dyrektorzy, którzy rozumieją, że ich koledzy będą z systemu hybrydalnego chcieli skorzystać, bo będzie to dla nich rozwiązanie najlepsze, ale są też tacy, którzy mówią, w mojej szkole nie ma problemu związanego z nadmiernym wypełnieniem placówki. Ja nie muszę korzystać z tego systemu. Więc decyzja będzie należeć do nich. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Przemysław Foligowski, był moim gościem. Bardzo uprzejmie dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę wracamy. Do zobaczenia.